tło wydarzeń Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa. Dziś porozmawiamy o pracy, którą można wykonywać z dużą przyjemnością. A jeżeli to się robi z przyjemnością, to wtedy zdecydowanie efekty są fantastyczne. I właśnie o sukcesach Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz porozmawiamy w dzisiejszym programie. A moim i Państwa gościem jest Pani Agnieszka Hryniewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. O tym mówiliśmy w dzisiejszych wydarzeniach. Gala Instytutu Książki i Dziennika Rzeczpospolita już za nami. Trzecie miejsce w Polsce i pierwsze w województwie zachodniopomorskim dla biblioteki to na pewno ogromny sukces. Czy świętowanie sukcesu tego wciąż trwa, czy już ta wiadomość została przez Panie wszystkie przetrawiona i przeszłyście do codzienności? Myślę, że zdecydowanie jeszcze będzie ta radość trwała długo, długo. Myślę, że aż do następnego rankingu, ponieważ z takich sukcesów należy się bardzo cieszyć. No a przede wszystkim jest jeszcze bardzo wiele osób, które z nami tego sukcesu nie uczciły, a na to w pełni zasługują. Więc zaczynamy długie obchody. Myślę, że o Wigilii dopiero zakończymy pierwszą część naszej wielkiej fety bibliotecznej. Pewnie wiele osób zastanawia się, co przede wszystkim brane jest pod uwagę przez pomysłodawców i twórców tego rankingu. Jakie czynniki decydują o tym, które miejsce zajmie która z bibliotek? Przede wszystkim chodzi o zaangażowanie samorządu w działalność takich instytucji kultury jak biblioteka, żeby nie oszczędzać na tych takich instytucjach, które nie przynoszą zysków finansowych, a tylko takie efekty wymierne dotyczące kultury i samorozwoju. I tu chodzi przede wszystkim o finanse, które są przeznaczane na tego rodzaju działalność, a co za tym idzie oczywiście zakup książek, wyposażenie bibliotek, szeroko rozumiana działalność okołobiblioteczna, kulturalna, ponieważ na to wszystko są potrzebne środki, doskonale o tym wiemy. Jeżeli jest cudowna współpraca samorządu, który chce rozwijać się również pod tym kątem, do tego wspaniali czytelnicy, dobra kadra, to jest naprawdę fantastyczny sposób na to, żeby taka placówka funkcjonowała i miała bardzo dobre notowania. Właśnie, bardzo dobre notowania. Powtórzę jeszcze raz, trzecie miejsce w Polsce, pierwsze w województwie. Jak już człowiek osiągnie tak dużo, to czy ma w sobie potrzebę, żeby piąć się jeszcze wyżej i być najlepszym w Polsce, czy po prostu Panie powiedziały, ok, jesteśmy zadowolone i działamy tak, jak działałyśmy dotychczas? Jesteśmy bardzo zadowolone, ale myślę, że siedzi w nas taka cicha nadzieja, że może jeszcze gdzieś tam na tym pudle wyżej podskoczymy, ale proszę mi uwierzyć, że nawet jak się nie jest w takim rankingu, a dobrze się wykonuje swoją pracę, tak jak robią to moje fantastyczne koleżanki, to zawsze jest ta ogromna radość, ale nie, na laurach nie należy osiadać, absolutnie. I to też jest dla nas takie duże wyzwanie, żeby teraz utrzymać odpowiedni poziom, żeby ktoś później nie powiedział, że no tak, to rzeczywiście dziewczynom szampan uderzył do głowy, teraz to im się nic nie chce robić. Nie, nie. Teraz trzeba wziąć się w garść i wymyślić nowe, fajne rzeczy, które jeszcze bardziej zadowolą naszych kochanych czytelników. Ranking, to trzeba sobie powiedzieć, to prestiż, ogromny prestiż, ale ja będąc w bibliotece w Biesiekierzu miałam takie poczucie, że Panie po prostu bardzo lubicie swoją pracę i że radość sprawia Wam samo wymyślanie kolejnych warsztatów, kolejnych spotkań, zapraszanie ludzi na różnego rodzaju wydarzenia, że to już jest dla Was zarówno ogromną motywacją do pracy, jak i też nagrodą samą w sobie. Biblioteka jest takim miejscem, które jest dla nas drugim domem. My tu nie przychodzimy tylko do pracy, ale żyjemy tu, rozwijamy się. W większości jesteśmy tutaj też urodzone i wychowane na terenie tej gminy, więc to jest takie miejsce, które dla nas będzie zawsze bardzo, bardzo ważne. I myślę, że każdy, kto tu przyjdzie i poczuje się ważny i potrzebny, będzie chciał do nas wracać. I myślę, że to jest nasze ogromne szczęście, że pracujemy w takim miejscu i z taką radością przychodzimy do tej pracy, czekamy ciągle, co się wydarzy, i to jest ten plus, bo mało osób ma takie szczęście, które może w ten sposób powiedzieć, że kocham swoją pracę, kocham to, co lubię i jestem dumna z tego, w jaki sposób ją wykonuję.
Od lat pojawiają się informacje o tym, że poziom czytelnictwa w Polsce spada i to spada bardzo. A czy pandemia, lockdown i właśnie prowadzenie biblioteki w mniejszej miejscowości sprawiają jednak, że te statystyki u Was są trochę inne, że jednak właśnie jak przyszedł ten czas zamknięcia, to wszyscy przypomnieli sobie, że przecież fantastyczną podróżą w nieznane może być właśnie zagłębienie się w książkę. No, pandemia przyniosła z sobą wiele negatywnych skutków, ale również wiele pozytywnych. Po pierwsze, rzeczywiście ludzie coraz częściej sięgali po te książki, które pomagały im przetrwać ten czas zamknięcia, kwarantanny i pomagały im w taki sposób, że mogli chociaż na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje wokół nich. Mogli się też stęsknić za biblioteką, co dla nas jest ogromnym komplementem, ponieważ bardzo często odbierałyśmy takie telefony, informacje, ojej, jaka szkoda, że teraz jesteście zamknięte, nie możemy do Was przyjść, to też dało dużo nam, ponieważ widzimy, że ta oferta jest ważna, potrzebna i my jesteśmy potrzebne w życiu tych osób i też kreatywnością mogłyśmy się wykazać, kiedy trzeba było, jak bez mała w partyzantce w odpowiedni sposób podrzucić te książki, zostawić je na płocie pod kamieniem na tarasie biblioteki. Myślę, że to też przyniosło wiele takich fantastycznych rzeczy. No i przede wszystkim mogłyśmy rozwinąć swój talent kabaretowy, ponieważ no, chciałyśmy jak najbardziej umilić naszym czytelnikom ten okres, no i żeby pamiętali o nas, także powstało bardzo wiele skeczy, które później gdzieś ciągle krążyły i wywoływały ogromną radość u tych osób, które no, były troszeczkę smutne i dostawałyśmy wiadomości, że z niecierpliwością czekają na kolejne popisy bibliotekarek. No to jesteście, panie, kobietami rzeczywiście wielu talentów i naprawdę macie ogromne serca. Już troszkę odpowiedziała pani na moje kolejne pytanie, bo chciałam się dowiedzieć, jaką rolę właśnie spełnia biblioteka w mniejszej miejscowości, bo przecież nie każdy zagląda do was tylko po to, żeby wypożyczyć bądź oddać książkę. Czasami po prostu chce się porozmawiać albo spojrzeć na kogoś, kto jest nam przyjazny, albo uśmiechnąć się do kogoś, bądź wypić kawę lub herbatę. Uważam, że praca w takiej małej gminie jest ogromnym atutem, ponieważ my się w większości wszyscy znamy i w ten sposób łatwiej tworzyć ofertę. No i przede wszystkim jest o wiele łatwiej tworzyć więzi, które są bardzo ważne w takich placówkach jak nasza. I myślę, że gdyby to było takie wielkie miasto, byłybyśmy takie anonimowe i ten czytelnik byłby anonimowy, to nie do końca byłoby nam z tym dobrze. I to jest fantastyczne, że z panią Zosią, stojąc w kolejce po pomidory, pogadamy sobie o tych książkach, wiemy, że ona by chciała to czy tamto. Ewentualnie nawet jak gdzieś wracamy skądś tam, to odbierzemy dane książki od kogoś, a to dziewczyny, to ja już wam zostawię te książki, to wam podrzucę. To jest fantastyczne i uważam, że życie w takich małych społecznościach lokalnych ma ogromne plusy. Czasami jesteśmy, jak wszyscy, tym zmęczeni, tak wydaje nam się, że potrzeba nam więcej anonimowości, ale gdy wyjadę gdzieś daleko, to proszę mi uwierzyć, że bardzo, bardzo tęsknię za tym, żebym mogła się przywitać, porozmawiać i z ogromną radością wracam do swojej gminy, do swojej małej społeczności, no i do swojej kochanej biblioteki. A czy są takie tytuły, na które trzeba czekać długo albo zapisywać się, bo są tak bardzo popularne? Czy właśnie dalej romanse i kryminały to te tytuły, które są rozrywane przez czytelników? Myślę, że tak, że nadal romanse, kryminały, dobra sensacja oczywiście, ale my staramy się mieć tyle tych egzemplarzy i zabezpieczyć w trochę inny sposób czytelników, żeby ta kolejka nie była taka długa. Tak, także mamy tak dużo tych książek, że myślę, że czekając na określony tytuł, dopełnimy te torby innymi książkami i to oczekiwanie wtedy jest o wiele przyjemniejsze. No i też mamy okazję, żeby napisać do kogoś SMS-a, żeby ktoś po tą książkę przyszedł, no i sprawić mu tym wielką radość. To tytuł 2021 roku, już tak kończąc naszą rozmowę, jeżeli chodzi o te wypożyczane z biblioteki w Biesiekierzu, to co to było? Ja myślę, że w tym roku nawet trudno określić jakiś taki tytuł, ale myślę, że Mróz królował zdecydowanie i te jego wszystkie kryminały, które w jakiś tam sposób pozwalały zapomnieć o tym, co się wokół nas dzieje.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Drodzy Państwo, jest taka wyjątkowa biblioteka, tak jak wszystkie inne, ale Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz jest trzecią najlepszą w Polsce i najlepszą w województwie zachodniopomorskim, a to wszystko zasługa tych fantastycznych pań, które tworzą tą atmosferę, które dbają o czytelników i które sprawiają, że do biblioteki chce się przychodzić i chce się tam wracać. Bardzo gratulujemy. Moim Państwa gościem była dziś pani Agnieszka Hryniewicz, dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Biesiekierz. Dziękuję pani dyrektor za to spotkanie. Dziękujemy Państwu. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia w bibliotece.